Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. 11 dzień kwietnia, czwartek. Dzień radia. Pozdrawiam wszystkich radiowców. Dzień osób z chorobą Parkinsona. O, to nie fajne, ale bardzo serdecznie wszystkich chorych i opiekunów pozdrawiam. Nie wiem, czy zauważyliście taka ciekawostka na początku ciekawostkowego odcinka, aczkolwiek to nie będzie ciekawostka naszego dzisiejszego odcinka, że tak cały czas nagrywam w tym tygodniu te odcinki, nie wiem, czy to widać. Staram się być tą stroną tak mniej więcej do Was. Wiecie czemu? Bo tu mam strasznego syfa i tak próbuję się ten. Dlaczego to mówię w ogóle? Wybaczcie mi, że mówię o takich obrzydliwych rzeczach, ale nie chciałbym w ogóle, żebyście widzieli, że tak jest, chociaż może ktoś już zauważył, myśli, Boże, co on tam ma. Ale ciekawe, czy jest Międzynarodowy Dzień, jak to nazwać? Trądziku. Albo nie wiem, no syfa. Chociaż to się chyba tak, takie brzydkie słowo syf. Jak go to można? Krosta, powiedzieć? O, lepiej krosta, nie? Międzynarodowy Dzień Krosty. U mnie jest dzisiaj Międzynarodowy Dzień Krosty. Będę do Was generalnie mówił w tą stronę, żebyście moje krosty nie widzieli, A pewnie z tej też mam, więc i tak coś zobaczycie. Nieważne, wybaczcie mi ten głupi wstęp. Czołeczka, odcinek, zapraszam. Jedziemy. Drodzy moi widmi, moi kochani, serdecznie Was witam w tym dzisiejszym odcinku i zapraszam na rozkminy mądrościowe, rozkminy ciekawostkowe. Będzie dzisiaj fajna rzecz. Kochani, czytam sobie ostatnio taką książkę. Ci, którzy oglądacie Bookspany, to wiecie, że już kilka książek z tej serii czytałem. Pan się nazywa Rick Riordan i ma taką serię o mitologii starożytnej, w sensie, może nie tak, to są książki przygodowe dla młodzieży, gdzie on wykorzystuje starożytną mitologię na taki współczesny sposób. Miał taką serię o mitologii rzymskiej, a teraz akurat czytam o mitologii nordyckiej. Pierwszy tom czytam, Miecz lata to się nazywa, o Magnusie Czejsie. przeczytam, w sensie opowiem wam o tym pewnie więcej w Bukszpanie. Bardzo fajna książka. I tam taką na jedną rzecz natrafiłem, która oczywiście tam jest trochę tak bardzo nowocześnie opisana w tej książce, bo to, o to chodzi, on, że on tak prze, przekonwertuje te dawne jakby mity na takie współczesne jakby, ich obrazy. Ale to jest w ogóle pewna charakterystyka tej mitologii greckiej, znaczy przepraszam, nie greckiej, tylko nordyckiej i to jest w ogóle bardzo ciekawe. O co chodzi? Trafiają tam w pewnym momencie do krainy Krasnoludów, gdzie Krasnoludy żyją. Wchodzą do baru i okazuje się, że w tym barze każdy przedmiot ma swoje imię że kiedy siadają na stołkach, to są stołki, każdy stołek ma jakieś imię, takie zazwyczaj opisowe. To jest stołek, który jest odpoczynkiem dla tyłka Gromira na przykład, nie? I tak się nazywa ten stołek. I nie wolno nikomu na tym usiąść, bo to jest właśnie stołek do tego, bo ewentualnie trzeba uzyskać pozwolenie, żeby na tym specjalnym stołku usiąść. Są tam kubki na przykład do picia, ja tu mam szklankę do picia, akurat mam z maka, ale z wodą. I każdy kubek też ma swoje imię. I uwaga! Nie chodzi o to, że tylko wyjątkowe rzeczy mają swoje imię, tylko wszystkie przedmioty wykonane przez krasnoludy mają swoje imiona. Yy, wiadomo, że też krasnoludy są wybitnymi rzemieślnikami, to w ogóle jest taka cecha, nie? Tego, tej, tej nacji, że tak powiem, fantastycznej. Ale jest bardzo ładne wytłumaczenie, dlaczego tak jest, bo tam główny bohater pyta, dlaczego te wszystkie rzeczy mają swoje imiona. I on mówi tak, że jak się cokolwiek robi, to trzeba to zrobić w sposób bardzo wyjątkowy a na imię zasługuje tylko coś, co jest wyjątkowe, a oni chcą, żeby wszystko wyjątk było wyjątkowe, więc wszystko ma swoje imię. I on tam się oczywiście dziwi, bo on jest ze współczesnej Ameryki i mówi, no u nas to wszystko produkuje się taś taśmowo, nie? Kubki, talerze i tak dalej, po prostu w Ikei. No i no, chyba nikt nie, nie... Wątpię, żebyście mieli w domu, jak macie przed nie wiem, talerze z Ikei, Albo jakiekolwiek inne talerze, żeby każdy talerz miał swoje imię. Nie? No nie, bo one są, one są w ogóle takie same, one nie są wyjątkowe. Tam w ogóle to polega na tym, że wszystkie przedmioty mają unikalny charakter. I w związku z tym nie ma żadnego takiego samego przedmiotu, nie jakby identycznego. I Kali uważasz, że to jest w ogóle bardzo ciekawa idea. Oczywiście nie chodzi mi o to, że mamy teraz konik wszystkie rzeczy robić, wiecie, unikalne, że każdy ma mieć unikalny kubek, każdy musi być inny, to w ogóle byśmy powariowali. Nie? I to też myślę, że zbędne przykładanie wagi do rzeczy, które czasem nie mają wagi. Ale mimo wszystko takie podejście do życia, że wszystko, co robię, każda czynność, którą wykonuję, ma być wyjątkowa. Jest coś bardzo pięknego w tym W ogóle bardzo Bożego. A szczególnie wyjątkowa w tym sensie, że napełniona miłością. Kochani mówiłem wam to już wielokrotnie, bo to jest bardzo stara prawda chrześcijańska, nie? że jeżeli przygotowujesz śniadanie swoim dzieciom i robisz to z miłością, to zbawiasz swoje dzieci. To po prostu dajesz swoim dzieciom najcudowniejszy dar na świecie. Nie chodzi tylko że je nakarmisz, tylko karmisz je miłością. To jest to, co mówiła święta Teresa o Jezus że jeżeli z miłością upadnie ci ta... upadnie ci igła na ziemię, nie? i z miłością podniesiesz tę igłę, to w ten sposób uświęcasz świat, uświęcasz w ogóle... zbawiasz świat. Kochani, takie podejście do życia, gdzie wszystko staramy się jakby zrobić wyjątkowo, indywidualnie, do każdego spotkania, człowieka, rozmowy, czynności, podchodzimy jak do ważnej rzeczy. Jasne, że są rzeczy ważniejsze i mniej ważne, to oczywiste, nie chodzi o to, żeby teraz ze wszystkich robić takie samo ważne rzeczy, ale jednak takie podejście z takim, wiecie, z taką, jak to mówimy, atencją, a ten pełną miłości? Bardzo piękna rzecz. Bardzo Wam, kochani, takie podejście razem z Krasnoludami polecam. Dobrze, moi drodzy, staram się być oczywiście z dobrego profilu, żeby to nie było widać, czego nie ma być widać. Kochani, przypomnę wam dzisiaj o akcji naszej paschalnej, nie tylko paschalnej, czyli o akcji wytchnieniowej, gdzie chcemy dać odpoczynek rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych, żeby mieli trochę też czasu dla siebie. Chcemy im to zapewnić przez zapewnienie opieki dla ich podopiecznych. Fundacja Malak robi ze mną tę akcję. Proszę, zajrzyjcie do opisów pod tym filmem, tam znajdziecie wszystkie dane. Jeśli tylko możecie, wesprzyjcie te, uważam, bardzo, Cenną, bardzo ważną akcję. Kani, tyle na dzisiaj. Ściskam bardzo, bardzo pozdrawiam, bardzo błogosławie i miejcie się, proszę najlepiej na świecie. Wszystkiego dobrego z bowiem pa! pa.